Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i postanowiłem oderwać się na chwilę chociaż od pisania magisterki i nagrać dla was krótki materiał z pewnej gry, która widnieje już na ekranie, Rocket League. No nie można cały czas pisać, kurczę, a poza tym tak dawno nie nagrywałem, minął już chyba z miesiąc. No obawiałem się w pewnym momencie, że zakleił mi się po prostu aparat gębowy. Albo że nie potrafił już komentować własnej rozgrywki. Dobra, lecimy. Play online. Czym jest Rocket League? Takie połączenie, powiedzmy, futbolu amerykańskiego, troszeczkę piłki nożnej, no i motoryzacje samochody, wiadomo. Zresztą widać na obrazku. No to jest mój samochodzik. Niebieski, bo niebieska drużyna, albo też i pomarańczowa, no ale oczywiście biało-czerwona flaga. No musiał być taki wyróżniający szczególik. Dodający delikatnie charakteru mojemu samochodzikowi, dobra. Jak widzicie, są dwie bramki. Moja, a tak właściwie nasza, bo teraz gramy w czwórkę. No i przeciwników. Proste zadanie, wbić piłkę za pomocą samochodu do bramki przeciwnika, dobra. Warto pamiętać, kiedy gramy w czwórkę, że ktoś musi stać na obronie i pilnować naszej własnej bramki. No ale na jakie sposoby możemy wbijać piłkę? No możemy w nią uderzać samochodem i to jest właściwie sposób jedyny. Ale można też robić różne powietrzne ewolucje, które pomagają strzelać. Na przykład można się odbić i zrobić salto w przód albo przewrotkę do tyłu. No pojazd można jak gdyby dwa razy podbić. Raz po prostu w powietrze, a za drugim razem na przykład zrobić beczkę w prawo, tak jak teraz zrobiłem. O właśnie. Okej, ale dobra, wygrywamy 1-0. Jest do tego momentu przynajmniej połowa pierwszej minuty za nami. A może mi się uda wbić bramkę? Ale jak wyciągnął! Oj, oj, co to za ślamazara przed nami. No nie, no i właśnie to jest to. Ktoś musi być z tyłu, bo ten mecz no, nie zostanie wygrany przez naszą drużynę. 1-1. No, spójrzmy na replay, można to przewinąć. A oczywiście, jeżeli wszyscy gracze się zgodzą. No, Rocket League to jest gra z tego rocznego, lipcowego abonamentu PlayStation Plus. Za darmo. No, oczywiście odejmując cenę abonamentu. Dobra, piłeczka, piłeczka. No, nie wiem, czy to ja odbiłem, czy nie. Aż teraz to właśnie nie wiem, w którą stronę, kurczę, bo można korzystać z dwóch kamer. Jedna klasyczna, a druga koncentrująca się na piłce. I ja szczerze grałem na tej, na początku. No, raz czy dwa razy zdarzyło mi się zagrać, żeby po prostu sprawdzić tą grę. No i tak grało mi się dobrze, ale później odkryłem, że wciskając trójkąt można skoncentrować się tylko i wyłącznie na piłce. No i kurczę, nie, tak w ten sposób troszeczkę tracę z kontroli samochodu. A jednocześnie wiem w każdym momencie, gdzie dokładnie jest piłka. No to wybijmy ją troszkę delikatnie, żeby nie wpadła do naszej bramki przypadkiem. Dobra, może... Oj, na wstecz... Nie, bo na wstecznym to ja wbiję ją. Dobra, tylko podbić i po ścianie i z powrotem. No i buła. A wyprzedził mnie i gol. No nie. Nie, odbiła się. Pięknie. Dawaj. Ale tak ludzie przelatują. Po prostu salta trzaskają do przodu. Oj, bramkarz. No oni pomyśleli, zostawili sobie jednego zawodnika w bramce. No u nas wszyscy biegają. Dobra, chyba ja się cofnę. Ale w sumie... I nie nagrywają materiałów, ale to muszę... zadbać, żeby było zabawnie i fajnie, a stanie na bramce no nie cały czas jest zabawne i fajne. Wiem z doświadczenia, swoje na bramce wystałem. No nie w żadnym klubie oczywiście nocnym. Nie jako bramkarz / ochroniarz. No oczywiście bramkarz piłce nożnej. No nawet paru ligowych spotkań się zagrało. No oczywiście nie była to pierwsza liga, a nie ekstraklasa, spokojnie. Aż tak dobrze to nie było. A, piękne wybicie, Piechol, piękne wybicie. No i wyprowadzić kontrę teraz. No można jeździć po ścianach. No ale wracając do mojej kariery piłkarskiej, no za dużo kontuzji po prostu się dzieje na bramce. Więc trzeba sobie jakoś inaczej umilać czas, no i stąd między innymi też więcej gram po prostu, kiedy znajdę wolną chwilę. No bo teraz jak dobrze wiecie, ci którzy są troszeczkę dłużej i śledzą mniej więcej to co piszę na Facebooku, no piszę magisterkę bardzo intensywnie. No wydłużyłem czas maksymalnie, ale piękna bramka Merlina, swoją drogą. Nie wydłużyłem maksymalnie czas, kiedy mogę oddać pracę magisterską, no i teraz po prostu już muszę ją napisać, więc no się zajpiszę. Ile mam? No tak ponad połowę dopiero. No ale będzie piękna. O ile mój promotor ją przyjmie, dobra, lecimy! Koniec tematów pobocznych, skupmy się na meczu. Już wiecie mniej więcej o co chodzi, albo tak właśnie wiecie bardzo dobrze, bo koncept tej gry jest prosty. Ale jakże bardzo ciekawy i rozrywkowy.
No do niebieskiej bramki, no żebym huknął jedną chociaż. No, a kurczę, piłka wybita na środek. Wygrywamy 2-1, ale warto się cofnąć. Nie, 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 nie wbijaj do naszej przypadkiem. No i kontra, oj nie. Jak się robi turbo? No turbo robi się kółkiem, ale trzeba też specjalny pasek uzupełnić. Ach, prawie mi się udało. W prawym dolnym narożniku to 12. Tyle mi jeszcze zostało z turbo mojego, teraz 0. A uzupełniamy najeżdżając na te pola. Jedno i drugie. I trzecie, a taka wystająca świetlna kula uzupełnia na maksa po prostu. Nasz pasek od turbo. Dobra, poczekaj, aż spadnie. No i może uda się dobić. Aaaa, kurczę, centymetry! Centymetry trzeba ratować. No. Jeszcze raz. No i pięknie, no ale w którą stronę ty grasz, koleś? W którą stronę? Oj, teraz ja z kolei w tą stronę zrobiłem salto. No dobra, dobra, no gdzie mi to wybi... A, chyba, że to był niebieski, no to jeszcze okej. Okay. To jestem w stanie zrozumieć, bo to jest ich zadanie. Wbijać piłkę do naszej bramki. Oj, 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 no ale wysuń, wysuń, wysuń ją. O kurde, dobra, do obrony, do obrony, do obrony, z powrotem. Albo i nie, bo kontriczka... No dobra, jednak nie. Piłka w środku. Niebiescy, no, daleko. 40 sekund do końca spotkania, tutaj nie ma pierwszej, drugiej połowy. Po prostu jeden mecz. Może się uda, może się uda jakoś to cofnąć do ich bramki. Tak jest, zaczęło się dobrze ustawić. No i piękny strzał jest! 3-1, no już chyba możemy być bezpieczni o wyniki tego spotkania. No chyba tak się skończy, ewentualnie 4-1 bądź 3-2. No bo coś mi się nie chce wierzyć, że jeszcze strzelą nam dwie bramki. Zwłaszcza, że teraz mam zamiar faktycznie się delikatnie wycofać. No ale dobra, po tym wybiciu. Może mi się uda jako pierwszemu dotrzeć? Ach. Ja widzę zmasowany atak wszystkich pomarańczowych. Czyżby ta dwubramkowa przewaga spowodowała, że zapomnieliśmy o obgraniu w obronie? No i trzybramkowa przewaga. Opłaciło się. Dobra. Nie, ale po prostu czemu akurat tą grę nagrywam, a nie GTA dla was? Choć wiem, że bardziej byście woleli GTA. Serio. Znalazłem dla was tylko chwilkę. To właśnie dla was? Kurde, dla siebie też, naprawdę. Gdybym mógł robić co chcę, to dla was nagrywam w kółko, ale niestety, no obowiązki. Trzeba sobie było ustalić priorytety do momentu wykonania zadania głównego. A zadaniem głównym jest napisanie pracy i obrona. Dobra, kurde, no aaaaj, właśnie obrona. Nie wyszło. 4-2, no ale i tak wygraliśmy. Dobra, przebijmy ten replay, tak mecz się praktycznie skończył. No ja tam gdzieś tam poleciałem, dobra, widzieliście. Zresztą. No dobra, no to zagramy sobie chyba jeszcze jeden. Może, powiedzmy tak, jeżeli wygram też i drugi raz, ej, fajne opony, zekwipujmy sobie. No oczywiście samochody można modyfikować. Są też między innymi biało-czerwona flaga u mnie. No i też widzicie, mamy określenia graczy, czy są profesjonalistami, czy może żółtodziobami, jak ja właśnie, czyli rookie. No nie wiem, czy to zależy po prostu od ilości wygranych, czy może rozegranych meczy. No zagrałem ich może, nie wiem, 6 do tej pory. No i ranga rookie cały czas, no ale... Dobra, jeszcze raz widzę kolejny mecz 4-4. Kurczę, nie wiem właśnie, czy ta biało-czerwona flaga nie kontrastuje z tym kaskiem roboczym. Że niby co, że Polak na obczyźnie to zawsze robotnik, budowlaniec? No nie zawsze właśnie, ale często się zdarza. A poza tym, to nie jest żadna ujma na honorze. Być inżynierem, mistrzem w swoim fachu, budowlańcem. No, jak ktoś oglądał film pod tytułem Lock, to nawet może wiedzieć, że beton też ma w sobie troszeczkę magii. Dobra, no i kurde! Blisko, ale jednocześnie tak daleko. Dobra, weźmy turbo, trzeba odbić tą piłkę teraz, ale nie w tą stronę. Nie. Oj, 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 moment, 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 spokojnie, naprawdę w drugą zagrajmy, może w drugą. Dobra, niech mnie ominie. Pięknie, pięknie, kurczę, walka niczym Ronaldo z Messi. Gdyby mieli takie małe samochodziki, no i powiedzmy sobie szczerze, antygrawitacyjne ściany, które bronią kibiców, bo to się pewnie dla nich by źle skończyło. Gdyby takich barier nie było. No to jeszcze nie ta technologia, którą my dysponujemy, no ale kto wie, może w przyszłości taka dyscyplina sportowa się pojawi. Kto wie. No ale dobra, tymczasem 1-0, wygrywamy znowu. No a jeżeli będzie druga wygrana, to nagram dla was i trzeci mecz. No pierwszy! Kurde, gdzie tam? Oj nie, koleś, obroń to... No nie, no! Oj, tutaj klasycznie w terminologii piłkarskiej nazywamy to szmatą po prostu. No spójrzcie, piłka się turlała, a on, no,
Objechał ją dookoła z prawej strony. Trudno, zdarza się. Ale mam nadzieję, że nie powtórzy się. Dobra, jedziemy. No, o, który? Dobrze, niebieski, dobrze, niebieski. Szkoda, że nie ja. Ale dobrze, że niebieski. Pięknie. Gold is war. No i... ale który mnie zablokował? No nie mów, że... Jakiś niebieski od nas. No i właśnie, gdzie to są te elementy futbolu amerykańskiego? No rozpychanie się w trakcie spotkania, ale też po prostu, kiedy się wjeżdża w kogoś na pełnym turbo, można doprowadzić do totalnej destrukcji jego samochodu, a tym samym eliminacji na parę sekund. No respawn następuje dosyć szybko. I to można wpić pięknie. Ale nie zaliczyło tego na moje konto. No i w sumie słusznie, bo to nie ja wbijałem, tylko Manipoetti. No ale też gdzieś tam miałem swój udział. Dobra, powiedzmy, że I got it. Bo teraz... Oj nie, dobra, to jednak defending. Można tam oczywiście komunikaty, niezbyt skomplikowane, ale jednak wysyłać do innych graczy, ale też do swoich teammateów. Dobra, to już chyba przejmiemy, co nie? Oj, kurczę, ale się minąłem. Dobra, no ale wybijcie, już możecie wybijać, naprawdę. Okej, nie ma chyba nikogo w bramce, jestem dosyć daleko, jakbyście wysunęli do przodu. Dobra, ja to sam zrobię. Dobra, jeszcze troszeczkę. No i pięknie, dobra, teraz czekam na dobre wysunięcie. Oj, kurczę, w najgorszym momencie, koleś. Tam się ładnie piłka toczyła. Dobra, no i teraz. Oj, no poza celem w ogóle. Ale może z przewrotki? Oj, nie. Niestety. No ładne te akcje można odwalać, ale nie wszystkie są skuteczne, bo prowadzenie, no trzeba się przyzwyczaić po prostu. Oj nie, ale szczęście po naszej stronie teraz, szczęście uśmiechnęło do nas, że oni tego nie trafili. No nie w tą stronę, gdzie wygracie te piłki, ludzie, kurde, no i przecież nie wierzę. Samobójcze trafienie, ale zaliczone na konto przeciwnika, to ja już po prostu tak jest, nie mam bramek samobójczych. Nawet jeżeli sami sobie wbijemy, tak było to w tym przypadku, to i tak najbliższy pomarańczowy. Albo w sumie nawet nie najbliższy, bo innemu zaliczyło niż temu Gohanowi, który tam był w pomarańczowych. Czyli tego jeszcze nie rozkminiłem. Dobra, koleś, ale serio. Oj, nie! I takie coś! No nie wierzę. Kurczę, ja chcę zagrać jeszcze dla was trzeci mecz, więc trzeba się postarać w tym. 2,5 minuty prawie, żeby odrobić straty, a jednocześnie wypracować prowadzenie. Dobra. Grzejmy silniki. No i pełen papeć, pełen! Kurde, dobra, nie weszło. Całe turbo zmarnowane. A dobra, to uda się wybić. No nie w tą stronę, gdzie oni grają? Dobra, to widzę, też trzeba pilnować wyniku jednak. Kurde! Po ścianie, piękny nawrót, no i wybijasz to! Tak jest, no! Oj, myślałem, że to przejmie, a gdzież tam? Dobra, w dobrą stronę tylko skierować. Dobra, no i ktoś tam jak dobije, będzie spoko. No minął się. No ale asysta dobra. Dobra, nieźle. No, jakbym to przejął. Jakby to udało się przejąć. Tak jest, no patrzcie, czy to wpadnie. Nie! Pusta bramka. No i super. Oj, nie, no wsteka, cofaj, kurde. Tam koleś strzela jak Grasiak. 5 metrów nad poprzeczką, dobra, wybijaj. Oj, się wmontowaliśmy na siebie wszyscy, a to bardzo niedobrze, bo jedna taka piłka bezpańska, która poleci w kierunku naszej bramki, jest po nas, ale trzeba odrabiać straty. Oj, nie można się dać przelobować teraz, kurde, ciśnij! Albo strzelać. Oj, piękna obrona, to szło chyba w światło bramki, ale może też równie dobrze teraz iść. Gdzieś odbije od ściany, kurde, nie, fuck! Minuta przed nami jeszcze, tylko minuta nadziei. Kurde, ludzie, przewijajcie te powtórki, o. Manipoetti, Rafi, Clipper. No Clipper, kurde. Tak blisko stałeś. Dobra, teraz trzeba to przejąć. Moja. Kurczę, nie moja, ale dobry kierunek, okej. Oj, nie. Dobra, minuta została tylko. Tylko minuta przed nami. Dobry strzał! Dobić tylko! Niżej, kur... O, szlak! Nie!
No i obrona. Niestety, chyba to przegramy. Chyba to przegramy. Albo nie, jeżeli to... No dobra, kurde. To wybicie nie należało do najlepszych. No nie, no nie. No co ty wybrałeś? Kurde, nie wierzę, piechą. A stałem na bramce. No zobacz, jak ja objechałem ją, a się śmiałem z gościa. No co? Szlak. Ale dwóch tam było, też mogli to wybić, no. Dobra. Sorry. Nie wyszło, ale... Kto wie już teraz? Nie, nie wiem, przecież bym miał gorszą drużynę. Nie, dobra, żartuję. Oczywiście nie ma co szukać w innych graczach. Kiedy ja tutaj stałem na bramce, mogłem to wyciągnąć, też w sumie mogłem nastrzelać więcej bramek. Dobra, trudno. Ale jeszcze można z honorem to skończyć, można jeszcze wbić jedną. Albo stracić jedną, albo uratować jedną. No kurde, wszystko zależy od tego, czy dojadę do niej pierwszy. No dobra, powiedzmy, że było całkiem nieźle, ale kurczę, szczerze, taki pewien niedosyt powstał. Ej, nowa fura. A w sumie zobaczmy ją jeszcze, sprawdźmy, nie, serio, bo taki niedosyt pozostał, że jeszcze raz zagram dla was. No i zero bramek, jedna asysta, jeden strzał tylko i mój ping najwyższy. Nic nie udostępniam dla was niestety w tym momencie. No na edycję materiałów też niestety nie ma chwilki ani jednej. Magisterka przede wszystkim, kurczę. I cały czas ją trzeba zmieniać, to jest najgorsze. Na przykład niestety wczorajsza śmierć Satoru Iwaty, szefa Nintendo. Już muszę poznajdywać momenty, w których wspominałem o Nintendo i zmieniać szefa i dodawać datę śmierci. No kurczę. No praca musi być aktualna po prostu. A dobra, widzę, wszyscy eksplodują. Czyżby już nie chciało im się grać w tym składzie? No bo może wyjść na to, że zagramy dwóch na dwóch po prostu. Dobra, wskoczmy od razu do meczu. Dobra, i tak. Nie, no, czekamy na 8 graczy w sumie. Aha, i taką furgonetką będę się teraz poruszał. Aha, nie się drużyna A, tylko nie ten kolor zupełnie. No i czy uda się wbić tak przewrotką może z miejsca? Nie, tak to nie działa. Ale różne powietrzne ewolucje można wykonywać, ale też trzeba pamiętać, że podwójne wybicie też jest dobre po prostu. Nie, ale mam nadzieję, że pojazdy nie prowadzą się inaczej w zależności od swojej masy i gabarytów, no bo to jest wielkie. No zobaczcie, no faktycznie furgonetka drużyny A. Nie, no. Kogoś dalej dołączaj, bo już głupławka mi się wbija na banie, dawaj no. Jest. To ciśniemy, niebiescy. I got this. Albo wcale nie. No nie wiem, kurczę, co się stało, ale też tęczowe turbo mi się zrobiło. Ale dobra, zobaczymy, jak się spisuje furgonetka. Czy za gabarytami idą też lepsze właściwości na boisku? No dobra, dostałem, a nie wiem, czy bym dostał, gdybym był mniejszy. O, szlak! Dobra. Czyżby z racji gabarytów musiałbym stać na bramce teraz? Ej, no nie wiem, już myślałem, że to ja wbiłem. Koleś, sorry, no właśnie. Dobrze się przyznał, bo pojazdy mamy te same. Więc padło podejrzenie pewnie też na mnie. Oj, chyba pierwszy dotknąłem. Oj, dobić tylko to. Koleś, no prawie dobrze. A widzę, znowu wszyscy plączemy się tutaj. Dobra, wycofam się przytomnie, delikatnie. Oj, no nie, no co on zrobił? Piękne prowadzenie piłki. Nie, serio, nawet nie byłem w stanie go doścignąć, bo nie miałem turbo, no jak już stałem z tyłu, mogłem sobie uzbierać. Dobra, przebijmy to. No ale póki co dostajemy solidne wciry. Nic nie chcę mówić. O, no może teraz, no może teraz. Odbicia piłki będą łaskawe. I znowu. Trzeba się wycofać do obrony. Nie, coś wolna jest ta furgonetka, serio. Zero ściemy. Zresztą to chyba widzicie, ale dobra, pięknie. Nie widziałem nawet kiedy, ale bramka wpadła. Dobrze, że jest replay. Może powiedzmy im tak. Nice shot. To faktycznie było całkiem dobrze. Tylko jedna bramka do odrobienia. Dobra, jedźcie pierwsi, ja sobie stanę na bramce. Oj, albo chyba, że wyczaję dobry moment na dobicie tego. No i proszę bardzo, nawet nie trzeba było.
Widzicie, starczy zmysł taktyczny. Jeden stoi z tyłu, a reszta czuje się na tyle bezpiecznie, że po prostu zaczyna strzelać bramki. I właśnie nie wiem, czy jest górny limit bramek, czy na przykład do 10 tutaj się gra. No jeszcze takich wyników nie widziałem, nie doświadczyłem. Więc kto wie. Dobra, kolesia stoi z tyłu, spokojnie. Przypilnuję delikatnie, bo tam widzę, bramki wpadają dosłownie. Nie wiem, czy to może ja im pecha przynosiłem. To by było trochę smutne. Ale zobaczcie, strzał, odbicie, powtórne odbicie, sufit i proszę bardzo. Bramkarz też się nie popisał, no ale strzał był dobry. Dobra, to może tym razem zaszarżuję sobie. Delikatnie, albo nie. Lepiej wyłuskać taką piłę. No i piękne odbicie, nie wiem, chyba skumulowały się nasze siły z naszym kumplem, który też się wycofał. No i dobij tylko... Ach. Nie wiem, czy ja nie mam tego turbo cały czas, czy co. No i piękna wrzutka w wykonaniu Piechola, czy ktoś to dobije. No schapali się wszyscy, ale... No musiał dobijać sam, kurczę, za duży tłok. No dajcie jakieś turbo. Dobra, jest... No, po co mi to zabrałeś? On to przejął sobie z chęcią. Dobra, moja... Oja, gdzież tam? Dobra, stop, bo my tylko jedną bramką prowadzimy. To za mało, żeby tak się bawić. No, pięknie. No i kontra. I kontriczka. No i komuś tam to wrzucę. Więc uwaga, przyszkujcie się. Oj nie, wcale nie. Kurczę, ja tu czekam, a oni tam wszyscy rozpędzeni wjechali po prostu. No 3 minuty, warto przypilnować wyniku. O, chociażby zablokować akcję. No i jeszcze lepiej wybić. O kurde, no ale oni sobie wysuwają piłki. No wracaj tam, wracaj piecho. No możesz to jeszcze wszystko uratować. No w którą stronę grasz? Tak oni powinni grać. Dobra, przewrotka. No. I pełen papeć. Wyprowadzić kontrę, taką niszczącą, na 4. Ale już podpaliłem. Za bardzo aż. No i znowu braki w turbo, niestety. I piękna obrona w wykonaniu kolesia. Chyba te furgonetki jednak dobrze się spisują na bramce. Aha, bo salta troszeczkę odsadzają do przodu. No, dobra, ciśnij, ciśnij, piecho, ciśnij, to idzie się, to da się wbić. To da się wbić, no, strzał na bramkę był. No i dobitka nawet też była, ale i to było niecelne. Dobra, dobra, wyskocz, wyskocz do mnie. I no, ale przejął. Dobra, z powrotem, kurde, no i destrukcja w tym momencie, a tam piłka do naszej bramki chyba się toczy właśnie. No prawie, ale zespawnowało mnie w dobrym miejscu przynajmniej. No i do pustej, tak jest. No. I to ja rozumiem, 4-2, żeby teraz tego nie przegrać tylko. Będą dwa zwycięstwa, jedna porażka, będzie można to uznać za dobre dokonanie. Zawsze na plus. Ale teraz warto przypilnować, no ale jestem tak blisko, że chyba dam radę być pierwszy na miejscu. Tak jest, first touch. 10 punktów, dodatkowo. No może jakiś poziom nawet wpadnie. No czemu ich tego nie dobił? Dobra, chociaż no, troszeczkę zablokowałem. Ale weźmy sobie turbo do pełna, bo to będzie można chyba uratować zaraz. No i kurczę, destrukcja. Na pełnym turbo można rozwalać wszystkich, chyba na tym się powinienem skupić teraz. Znaczy nie na pełnym turbo, nie trzeba pełnego turbo. Oj nie, no fuks, już myślałem, że zaraz to wpadnie. Dobra, ale turbo jest dużo. Może jakiegoś gościa rozwalić z obrony. Chociaż na chwilkę. No i dobić. Dobić. Nie udało się, ale no. Tak jest. Ej, to nie ja, ale spójrzmy na ten triczek, bo chyba pode mną cyknął tą piłkę. No spójrzmy tylko na piątą bramkę. Tak jest, pode mną, ja ten jeszcze 360, no zobaczcie, no jak normalnie. Ronaldo, Ibrahimowicz czy inni. Wiele ta gra się nie różni. Ojej, to jakby wpadło jeszcze, jakby mi się udało to wbić. No gdzie tam, kurde. Ale strzał ładny, może dobitkę chociaż. Oj nie, bo wybijają, wybijają, bardzo przytomnie. No ej, ale moi, mnie? Czemu? Kurde. Rozumiem, że ostatnio nie trafią zbytnio w piłkę. No ale tutaj ładne odbicie. Kurde, zmyliliśmy przeciwników totalnie. Dobra, destrukcja raz i... myślę, że jeszcze jednego uda się machnąć.
No pięknie to zrobił, piękny podjazd, ale... No popchnąłem gościa z naszej drużyny i tak jest dobrze. Siły kinetycznej trochę dostał. No, 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 spokojnie, spokojnie, nie wbijajmy się na majdanek, bo to nie jest zbyt mądre. No i teraz... No, bok tuż, no, patrzcie, kurczę, aby się okazało, że miałem rację, przewrotka! Nie! Ach, szkoda, ale dobrze, i tak wygrana, kochani, na końcu. No, jakiś nowy wzór do wrzucenia na auto. Nie, ale serio, w tym miejscu kończę ten materiał, muszę wracać do pisania. No, mam nadzieję, że wytrzymacie jeszcze trochę, ale serio, staram się, żeby jak najszybciej napisać i jak najszybciej wrócić z materiałami codziennie na kanale. No i z waszym ulubionym GTA oczywiście i też nowymi seriami. No i Wiedźmina trzeba dokończyć oczywiście. Ale dobra, w tym miejscu się żegnam z wami. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!